Dzień dobry, kochani. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać taką serwetkę, kwadracik. I tak, ja moją serwetkę wykonałam włóczką Drops Loves You 7 i przy Was również taką włóczką będę robić. Jest taka dosyć cieniutka przędza. Do tego tutaj, w tym przypadku zrobiłam szydełkiem 2,5 mm. A teraz będę robić szydełkiem 2 mm i oprócz włóczki i szydełka standardowo potrzebujemy nożyczki oraz igłę, żeby pochować zbędne nitki. I to jest wszystko, co potrzebujemy, a standardowo, zanim zaczniemy, zachęcam Was do subskrypcji. Już mamy prawie 5000, także jest nas już sporo na tym kanale. Do dzwoneczka, wtedy Wam się będą pokazywać wszystkie moje filmiki w powiadomieniach. Będą Wam wyskakiwać powiadomienia. Będzie mi miło, jak zostawicie jakiś komentarz, jakiś znak po sobie. Łapeczkę w górę, jeżeli podoba Wam się to, co robię. A jak macie ochotę wesprzeć mój kanał, to w opisie macie link do Buy Coffee. Tam możecie postawić mi taką wirtualną kawkę. To już tyle, jeżeli chodzi o obwieszczenia, ogłoszenia. Bierzemy się za szydełkowanie. Zaczynamy od magicznego kółeczka. Jak wykonać magiczne kółeczko? Filmik krok po kroku jest to na kanale. Postaram się Wam wkleić tutaj link, także śmiało sobie możecie klikać. Tam jest powolutku pokazane, jak to zrobić. To mistyczne, magiczne kółeczko. I tak, kochani, mamy kółko. Teraz robimy dwa oczka łańcuszka i jeden słupek. I to ma nam imitować dwa słupki łączone górą. Teraz trzy oczka łańcuszka i dwa słupki łączone górą. Jak to zrobić? Nawijamy włóczkę na szydełko, wkładamy pod dwie niteczki, przeciągamy włóczkę pod nitkami, teraz przez dwie pętelki przeciągamy włóczkę i znowu nawijamy, wkładamy tutaj w nasze magiczne kółko, przeciągamy przez dwie pętelki i mamy teraz trzy pętelki na szydełku i przez te właśnie trzy pętelki przeciągamy włóczkę. Trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. I znowu dwa słupki łączone górą. Nawijamy do kółka, przeciągamy przez dwie pętelki. Zostawiamy dwie pętle na szydełku. Znowu nawijamy włóczkę do kółka, przeciągamy przez dwie pętelki i teraz przez trzy pętelki przeciągamy nitkę. Trzy oczka łańcuszka i znowu dwa słupki łączone górą. Trzy oczka, znowu dwa słupki łączone górą. Trzy oczka, dwa słupki łączone górą. Trzy oczka, dwa słupki łączone górą. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Można powiedzieć powtórzeń. Znowu trzy oczka łańcuszka. I teraz ostatnie, ósme. Dwa słupki łączone górą. Zaciskamy nasze kółeczko. I teraz tylko trzy oczka łańcuszka. I proszę, spójrzcie tutaj. Tu w górę tych naszych pierwszych dwóch słupków łączonych górą się wbijamy i robimy w nich oczko ścisłe. I tak się, kochani, prezentuje pierwsze nasze okrążenie. Drugie okrążenie zaczynamy od przejścia oczkiem ścisłym na najbliższy nam tu po lewej stronie łańcuszek. Wkładamy sobie szydełko pod ten łańcuszek i przeciągamy włóczkę najpierw pod łańcuszkiem i tą samą włóczkę przez pętelkę. I jesteśmy tutaj na tym łańcuszku. Zaczynamy od trzech oczek. Raz, dwa, trzy.
które będą nam imitować pierwszy słupek. Dalej na tym samym łańcuszku, tutaj, wykonujemy jeszcze 4 słupki, tak żebyśmy w sumie mieli ich 5. Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty słupek. Teraz jedno oczko łańcuszka i przechodzimy tu na kolejny łańcuszek, gdzie robimy 5 słupków. 2, 3, 4 i 5. Oczko łańcuszka i na kolejnym łańcuszku tutaj 5 słupków. Raz, 2, 3, 4 i 5. Oczko łańcuszka, 5 słupków na łańcuszku. 1, 2, 3, 4 i 5. Już jesteśmy w połowie okrążenia. Znowu oczko łańcuszka i 5 słupków na kolejnym tu łańcuszku. Raz, 2, 3, 4 i 5. Oczko łańcuszka, znowu 5 słupków na kolejnym łańcuszku. Oczko łańcuszka, 5 słupków tu na kolejnym łańcuszku. 2, 3, 4 i 5. Oczko łańcuszka i tu na ostatnim wolnym łańcuszku również 5 słupków. 1, 2, 3, 4 i 5. Oczko łańcuszka i teraz wbijamy się w górę tego pierwszego słupka, który mieliśmy zrobiony z oczek łańcuszka. I robimy w tym oczko ścisłe. I mamy gotowe drugie okrążenie. Od razu bierzemy się za kolejne. Robimy 3 oczka łańcuszka. Ja Was w ogóle przepraszam za ten mój głos dzisiaj, ale przeziębienie mi nadal nie odpuszcza. Jak mi odpuści, chociaż na dzień, to znowu wraca. Także muszę się w końcu jakoś uporać z tym. To może będę normalnie dała zmówić. I tak, dobra. Koniec prywaty. 3 oczka łańcuszka na początku okrążenia jako pierwszy słupek. Następnie nad drugim słupkiem robimy 2 słupki, 1 i 2. Nad kolejnym słupkiem 1 słupek. Nad następnym słupkiem 2 słupki. I nad ostatnim tu wolnym słupkiem 1 słupek. Oczko łańcuszka i powtarzamy. Słupek nad słupkiem, 2 słupki nad słupkiem, znowu słupek nad słupkiem, 2 słupki nad słupkiem i słupek nad słupkiem. Oczko łańcuszka i znowu słupek nad słupkiem, 2 słupki nad słupkiem. Słupek nad słupkiem, 2 słupki nad słupkiem.
znowu słupek nad słupkiem. Oczko łańcuszka. Słupek, przepraszam, nad słupkiem. Dwa słupki nad słupkiem. Słupek nad słupkiem. Dwa słupki nad słupkiem. Słupek nad ostatnim tu słupkiem. Znowu oczko łańcuszka i przechodzimy do kolejnej grupki. Słupek nad słupkiem. Dwa słupki nad słupkiem. Raz i dwa. Słupek nad słupkiem. Dwa słupki nad słupkiem. I nad ostatnim tu wolnym słupkiem z grupy jeden słupek. Znowu robimy oczko łańcuszka i słupek nad słupkiem. Dwa słupki nad słupkiem. Słupek nad słupkiem. Dwa słupki nad słupkiem. I słupek nad słupkiem. Oczko łańcuszka. I znowu słupek nad słupkiem. Dwa słupki nad słupkiem. Słupek nad słupkiem. Dwa słupki nad słupkiem. I słupek nad słupkiem. Oczko łańcuszka. I przechodzimy tutaj do ostatniej grupki. Robimy słupek nad słupkiem. Dwa słupki nad słupkiem. Znowu słupek nad słupkiem. Dwa słupki nad słupkiem. I nad ostatnim tutaj już z okrążenia słupkiem robimy jeden słupek. Teraz tylko oczko łańcuszka i wbijamy się w górę pierwszego słupka, tego z oczek łańcuszka. Robimy w nim oczko ścisłe i mamy gotowe trzecie okrążenie. Kolejne okrążenie zaczynamy również od trzech oczek łańcuszka jako pierwszy słupek. I teraz nad każdym jednym słupkiem wykonujemy po jednym słupku. I 7. Mamy tutaj grupkę teraz 7 słupków. Mamy 7 słupków i robimy teraz 7 oczek łańcuszka. 5, 6, 7. I znowu przechodzimy na następną grupę, gdzie robimy po jednym słupku na każdy słupek. Raz. Dwa. 3, 4, 5, 6 i 7. A teraz znowu 7 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I znowu przechodzimy na słupki, gdzie wykonujemy po jednym słupku na każdy słupek. Pięć, sześć i siedem. I znowu 7 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I tak, kochani, powtarzamy, aż dojdziemy tutaj do tego punktu. Ja już to wykonam poza kadrem, bo myślę, że dobrze wiecie już, co robić. I za chwileczkę do Was wracam. Przerobiłam to okrążenie. Na końcu 7 oczek łańcuszka i wbijamy się w górę
pierwszego słupka zrobionego właśnie z oczek. Łańcuszka. Robimy oczko ścisłe i możemy się zabrać za kolejne okrążenie. Najpierw robimy dwa oczka łańcuszka. Przepraszam, trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. A teraz robimy dwa słupki łączone górą, ale jeden robimy tutaj. W jednym słupku, drugi w drugim. Czyli wbijamy się nad najbliższy wolny słupek. Przeciągamy włóczkę raz i przez dwie pętelki. Tutaj zostawiamy dwie pętle na szydełku. Nawijamy znowu i nad następnym wolnym słupkiem się wbijamy. Przeciągamy włóczkę raz przez dwie pętelki i teraz przez trzy pętelki. Nad kolejnym słupkiem jeden słupek. I nad kolejnymi dwoma robimy dwa słupki łączone górą. Jeden nad jednym słupkiem, drugi nad drugim słupkiem. I przez trzy pętelki. Teraz jeden słupek nad ostatnim wolnym słupkiem. I teraz możemy zrobić pięć oczek łańcuszka. 5, pół słupek na środku tu łańcuszka i znowu 5 oczek. Nad słupkiem słupek. Dwa słupki łączone górą nad tymi dwoma słupkami. Słupek nad słupkiem i znowu dwa słupki łączone górą tu nad tymi dwoma słupkami. Słupek nad słupkiem. Teraz pięć oczek łańcuszka i pół słupek tu na łańcuszku. Pięć oczek łańcuszka i znowu przechodzimy do kolejnej grupki słupek nad słupkiem. Dwa słupki łączone górą tutaj po jednym na każdy słupek. Słupek nad słupkiem. Dwa słupki łączone górą. I słupek nad słupkiem. Znowu pięć oczek łańcuszka. Pół słupek na łańcuszku, na środku. I pięć oczek łańcuszka. I znowu słupek nad słupkiem. Dwa słupki łączone górą, tu nad tymi dwoma. Słupek nad słupkiem. Dwa słupki łączone górą. Tu i tu po jednym. I słupek nad słupkiem. I znowu pięć oczek łańcuszka. Trzy, cztery, pięć. I pół słupek na łańcuszku. Pięć oczek i tak dalej. I tak dalej. Przerabiamy dookoła to okrążenie. Okrążenie kończymy pięcioma oczkami łańcuszka. I wbijamy się w ten pierwszy słupek właśnie z oczek łańcuszka zrobiony. I robimy oczko ścisłe. I kolejne okrążenie. Zaczynamy od dwóch oczek łańcuszka. Następnie raz, dwa, trzy, cztery tutaj punkty mamy.
I nad każdym punktem musimy się wbić i zrobić słupek, ale te słupki będziemy łączyć górą. Już Wam pokazuję, jak to w praktyce ma wyglądać. Nawijamy włóczkę na szydełko, wbijamy się tu nad te słupki łączone górą, przeciągamy włóczkę przez dwie pętelki, przeciągamy, znowu nawijamy, wbijamy się w kolejny punkt, przeciągamy włóczkę pod pętelkami, teraz przez dwie pętelki i zostawiamy włóczkę na szydełku i znowu nawijamy, tu się wbijamy, przeciągamy włóczkę raz i przez dwie pętelki i ostatni raz się nawijamy, wbijamy się tu nad ostatni słupek, przeciągamy włóczkę raz, teraz przez dwie pętelki i teraz przez wszystkie pięć pętelek przeciągamy włóczkę. Teraz robimy sześć oczek łańcuszka i tu na łańcuszku pierwszym robimy półsłupek. Znowu sześć oczek. Tu na łańcuszku robimy półsłupek. I raz jeszcze sześć oczek. I tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć miejsc, w które się możemy wbić. Nad słupkiem, nad tymi dwoma słupkami łączonymi górą, znowu nad słupkiem, nad słupkami łączonymi górą i tu nad słupkiem i musimy zrobić 5 słupków łączonych górą. Nawijamy włóczkę, wbijamy się nad pierwszy słupek, przeciągamy raz przez dwie pętelki, nawijamy, tu się wbijam, przeciągamy włóczkę raz przez dwie pętelki, znowu nawijamy przez dwie i przez dwie. I teraz przez wszystkie pętelki na szydełku przeciągamy nitkę. Sześć oczek łańcuszka i półsłupek na tu najbliższym łańcuszku. Sześć oczek, półsłupek na łańcuszku. I raz jeszcze sześć oczek. 3, 4, 5, 6 i znowu robimy 5 słupków łączonych górą. Raz, 2, 3, 4 i 5. Przeciągamy włóczkę i znowu 6 oczek łańcuszka. Na łańcuszku półsłupek, 6 oczek, 3, 4, 5, 6, półsłupek na łańcuszku i raz jeszcze 6 oczek, 6 i znowu 5 słupków łączonych górą, raz, 2, 3, 4, i 5. Przeciągamy włóczkę przez wszystkie pętelki i powtarzamy znowu 6 oczek, 6 oczek, 6 oczek i tak dalej dookoła. Przerabiam w taki sposób. Okrążenie kończymy 6 oczkami łańcuszka i wbijamy się tutaj w pierwsze oczko, które zrobiliśmy w tym okrążeniu. Robimy oczko ścisłe i możemy wziąć się za kolejne, przedostatnie już okrążenie. Robimy oczko ścisłe tutaj, na najbliższym nam łańcuszku. Oczko łańcuszka i tutaj na tym łańcuszku robimy 3 półsłupki. 1, 2 i 3. Na kolejnym łańcuszku również 3 półsłupki. Raz, 2 i 3. Teraz oczko łańcuszka i przechodzimy na kolejny łańcuszek tutaj. I tu robimy 3 słupki. 1, 2
i 3. Oczko łańcuszka. Na kolejnym łańcuszku robimy 3 słupki podwójnie nawinięte. Pierwszy, drugi i trzeci. Oj. I trzeci. 3 oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. I 3 słupki podwójnie nawinięte. Nadal na tym łańcuszku. Raz, dwa i 3. Teraz oczko łańcuszka. 3 słupki na kolejnym łańcuszku. 1, 2 i 3. Następnie oczko łańcuszka i 3 półsłupki na kolejnym tu łańcuszku. 1, 2 i 3. 3 półsłupki na kolejnym łańcuszku. Raz, dwa, trzy. I na następnym łańcuszku również 3 półsłupki. Raz, dwa i 3. Oczko łańcuszka. 3 słupki. Raz, dwa, trzy. Oczko łańcuszka. 3 słupki podwójnie nawinięte. 1, 2, 3. 3 oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. I na tym samym łańcuszku. Na tym samym łańcuszku raz jeszcze 3 słupki podwójnie nawinięte. 1, 2 i 3. Oczko łańcuszka. 3 słupki na kolejnym łańcuszku. Raz, dwa, trzy. Oczko łańcuszka. 3 półsłupki na łańcuszku. 2 i 3. 3 półsłupki na kolejnym łańcuszku. Raz, dwa, trzy. 3 półsłupki na następnym łańcuszku. Raz, dwa i 3. Oczko łańcuszka. 3 słupki. 1, 2, 3. Oczko łańcuszka. 3 słupki podwójnie nawinięte na kolejnym łańcuszku. Raz, dwa trzy. 3 oczka łańcuszka i raz jeszcze 3 słupki podwójnie nawinięte na tym łańcuszku. Raz, dwa i 3. Oczko łańcuszka. 3 słupki. Raz, dwa, trzy. W ogóle spójrzmy, jak to już wygląda. Mamy tutaj 3 rogi i już coraz bliżej końca okrążenia. To tak, mieliśmy 3 słupki, oczko łańcuszka, 3 półsłupki na łańcuszku, 3 półsłupki na kolejnym łańcuszku, 3 półsłupki na kolejnym łańcuszku. Oczko łańcuszka, 3 słupki na następnym łańcuszku. Raz, dwa, trzy. Oczko łańcuszka.
3 słupki podwójnie nawinięte na kolejnym wolnym łańcuszku. Raz, dwa i trzy. Trzy oczka łańcuszka. Trzy słupki podwójnie nawinięte na tym samym łańcuszku. Raz i dwa i trzy. Oczko łańcuszka. Trzy słupki na kolejnym wolnym łańcuszku. Raz i dwa i trzy. Oczko łańcuszka. I mamy ostatni wolny łańcuszek. I robimy trzy półsłupki na nim. Jeden, dwa i trzy. Teraz, kochani, żeby zakończyć okrążenie, wbijamy się w pierwszy tutaj półsłupek, który wykonaliśmy. I robimy oczko ścisłe. I tak się prezentuje nasz kwadracik, nasza serwetka po przedostatnim okrążeniu. A ostatnie zrobimy od razu. Jest bardzo proste. A mianowicie nad każdym jednym półsłupkiem, czy tam oczkiem łańcuszka, będziemy robić po półsłupku, nie licząc tu rogów. I tak, zaczynamy od oczka łańcuszka i pierwszego półsłupka w tym samym miejscu. Nad pierwszym półsłupkiem. I teraz nad każdym jednym półsłupkiem wykonujemy po półsłupku. I tak samo na oczku łańcuszka również robimy jeden półsłupek. Nad słupkami też po jednym półsłupku. Znowu oczko łańcuszka, półsłupek. Tutaj robimy po jednym półsłupku na każdy słupek podwójnie nawinięty. I teraz jesteśmy tutaj na łańcuszku na rogu i robimy jeden, dwa półsłupki, jedno oczko łańcuszka i dwa półsłupki. I znowu po jednym półsłupku na każdy element tutaj naszej serwetki. Nad oczkiem półsłupek, nad każdym słupkiem półsłupek. Tutaj na oczku półsłupek. I znowu nad każdym półsłupkiem półsłupek. Dojdę do końca tego boku. I już resztę, kochani, zrobię poza kadrem. I znowu tutaj na łańcuszku dwa półsłupki, oczko i dwa półsłupki. I tak, kochani, przerabiamy, aż dojdziemy do momentu, gdzie zaczynaliśmy. Także ja to przerobię i pokażę Wam jeszcze, jak ja to, powiedzmy, że usztywniam, rozprasowuję. Dobra, widzimy się za chwileczkę. I żeby zakończyć całkowicie już naszą pracę, tutaj po przerobieniu dookoła całego okrążenia, wbijamy się w pierwszy tutaj półsłupek, który wykonaliśmy. Robimy oczko ścisłe i jeszcze jedno oczko łańcuszka dla zabezpieczenia. I tak, obcinamy niteczkę, wyciągamy. Ja tego nie będę robić, bo potem sobie spruję to i będę miała materiał na dalsze pracę. I tak, kochani, bierzemy tekturkę, cztery szpilki, i tak
chwytamy sobie jeden róg, przybijamy, przybijamy drugi róg. Trzeci i czwarty. Następnie zmoczymy to. Ja używam sobie takiego spryskiwacza do kwiatków. Moczymy, zostawiamy na dłuższą chwilę, żeby to wyschło, a potem mamy rozprostowany nasz kwadracik. Ja dokładnie taką metodą ten fioletowy kwadrat rozprasowywałam. Także metoda sprawdzona. I to by było, kochani, na tyle dzisiaj. Ja Wam prześlicznie dziękuję za Waszą obecność. Raz jeszcze zachęcam do subskrypcji, dzwoneczka, łapki w górę, komentarza oraz do Buy Coffee. Raz jeszcze bardzo Wam dziękuję. Wszystkiego dobrego i powodzenia